Do nagrania dzisiejszego odcinka zainspirowało mnie trochę pytań na temat podróżowania solo, a także na temat tego, jak w ogóle poznawać ludzi w podróży. Dlatego dzisiejszy odcinek będzie poważniejszy. Żartuję, no chyba nie spodziewacie się po mnie poważnego odcinka. Nie zdziwcie się, jeżeli usłyszycie gdzieś tam w tle tego filmu kosiarkę spalinową albo trochę z piła, bo ktoś w tym momencie gdzieś tam za oknem postanowił sobie zakłócać majówkę. Dzisiaj będzie o poznawaniu ludzi. Zawsze w mailach i w tych facebookowych grupach powtarza się, i to jest moje ulubione, bo jeżeli ja pojadę sama, to czy ja będę w tej podróży samotna? Przede wszystkim, słuchajcie, pierwszy mit to jest taki, że podróżując solo jesteśmy zawsze sami. Nieprawda. To, że wyjedziecie z plecakiem gdzieś w świat sami, nie znaczy, że będziecie jedynymi podróżnikami na świecie, którzy jeżdżą solo. Nie jesteście w tym szczególni, nie jesteście wyjątkowi. Jest milion takich osób, które podróżują solo. I tak naprawdę ja to w podróżowaniu solo właśnie uwielbiam, że zawsze, gdzie pojadę, spotykam mnóstwo ludzi, którzy w ten sam sposób podróżują. To są nowe znajomości, nowe przygody. Czasami w tych kontaktach zostajemy nawet dłużej, później na Facebooku czy coś takiego. I to jest super. Jeżeli jesteście ekstrowertykami, tak jak ja, to po takim doświadczeniu właśnie poznawania ludzi w drodze będziecie jeszcze większymi ekstrawertykami. Natomiast jeśli jesteście introwertykami, tego typu doświadczenie pomoże Wam gdzieś tam się towarzysko przełamać. Gdzie szukać znajomych? W hostelach. Uwielbiam hostele. Moje najfajniejsze znajomości z wyjazdów to są znajomości z hosteli, gdzie zostawało się na troszeczkę dłużej jednak niż te dwie noce. Był czas, żeby się zintegrować z kimś, a może nawet ruszyć w kolejny ten etap podróży razem. Jak zabierać takie znajomości? Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w hostelu i jest tak naprawdę ten etap, który mnie zawsze najbardziej nudzi. Nie zrozumcie mnie źle. Naprawdę uwielbiam ludzi, uwielbiam poznawać nowych ludzi. Jakby początek każdej nowej znajomości jest najnudniejszy na świecie. Wszystko do tego, że jest taki zestaw pytań wśród backpackerów, które zawsze się powtarzają. Jak masz na imię? Skąd jesteś? Jak długo podróżujesz? Gdzie byłeś do tej pory i dokąd jedziesz dalej? Czym się zajmujesz w domu? To są tak standardowe, tak sztampowe pytania, że w pewnym momencie one aż nudzą. Poznajecie setną osobę w tym hostelu i setna osoba mówi o tym samym. Jest jednak pewien sposób, żebyście zaintrygowali otoczenie, grupę nowych ludzi dookoła siebie i wyszli na taką społeczną bestię. Rozkręćcie towarzystwo. Po prostu zacznijcie zadawać pytania, które nie są typowe. Podam Wam moje ulubione. Gdybyś posiadał jakąś supermoc, co by to było? Z jaką postacią z kreskówki chciałbyś się najbardziej umówić? Gdybyś był dyktatorem, co dyktatorskiego robiłbyś najczęściej? Tytuł jakiego filmu najlepiej opisuje Twoje życie? No albo jeżeli nie jesteście aż tak zwariowani jak ja, to zacznijcie troszeczkę normalniej. Dlaczego podróżujesz? Jak wyglądało Twoje życie rok temu w stosunku do dzisiaj? Czego nauczyłeś się o sobie podczas podróżowania? Jaka jest Twoja wymarzona przygoda? Co najbardziej byś chciał zrobić w życiu? Słuchajcie, tego typu pytania dodadzą takiego pazura rozmowie i już nie będzie nudno, bo jeżeli jedziecie gdzieś na 2 czy 3 tygodnie, to te rozmowy naprawdę da się wytrzymać, ale jedna z najbardziej irytujących rzeczy przy długim podróżowaniu i częstym zostawaniu w hostelach to są właśnie te oklepane pytania. Nie bądźcie takimi ludźmi. To pytanie do Was teraz. Jakie dziwne pytanie zadalibyście komuś, kogo dopiero poznaliście i chcecie rozkręcić znajomość? Odpowiedzi oczywiście piszcie w komentarzach pod filmem, a my jedziemy dalej. Jest jeszcze jedna rzecz, która łączy ludzi. Jest to śpiewanie. Nawet jeśli nie umiesz śpiewać, nieważne. Zawsze w jakimś hostelu jest gitara albo ktoś zaraz odpali telefon z piosenkami, z karaoke i będziecie sobie śpiewać. Tylko słuchajcie, stop. Zabraniam Wam śpiewać tej jednej piosenki, która stała się nieoficjalnym hymnem backpackerów. Chodzi oczywiście o... Bo ja nie znam
znałam tekstu tej piosenki, dopóki nie zaczęłam podróżować. Najgorsze jest to, że w prawie każdym hostelu, tak mniej więcej 9 na 10, trafi się jakiś Wonderwall dude, czyli ktoś, kto koniecznie tę piosenkę zapoda. To nie możecie być wy, okej? To jest właśnie piosenka tego pokolenia, które teraz śpi w hostelach. Czyli właśnie między 20 a 30 rokiem życia. Bo Oasis nagrało tę piosenkę chyba w 94 roku, więc akurat 23 lata temu. Po prostu widzicie, wszyscy starsi podróżnicy, którzy mogliby zapuścić jakąś inną nutę, niestety, ale zwykle nie śpią już w hostelach. O Boże! Dlatego ja wzięłam społeczną odpowiedzialność na siebie i zawsze, zawsze zapodaję zupełnie inny kawałek, o którym wiele osób zapomina, ale zawsze w grupie jest ktoś, albo nawet kilka osób, które tę piosenkę lubią, znają i nagle wszyscy ją śpiewają. A jest to co? Just don't wanna know, cause it's 24 years I've been living next door to Alice. Alice? Who the fuck is Alice? Nauczcie się tej piosenki, puśćcie ją za każdym razem, kiedy znajdzie się w waszym towarzystwie jakiś Wonderwall dude. Jest jeszcze jedna rzecz, która bardzo łączy ludzi w hostelach. Wszystkim ją polecam. Nie ma większego lodołamacza od gier hostelowych. Po pierwsze, i uwielbiam tę grę i przyznaję, że jestem w nią całkiem dobra. To jest Jenga. Czyli wiecie, to taka wieża z klocków i chodzi o to, że musimy klocki wysuwać i układać je na górze i wieża ma się po prostu nie zawalić. Druga moja natomiast ulubiona gra i tutaj gwarantuję wam, jeżeli uważacie, że wasz angielski jest trochę słaby, to ta gra bardzo, bardzo pomaga zwiększyć zasób słów. Jednak wiecie, najlepiej człowiek się uczy języków obcych mówiąc, więc to życie w hostelach, podróżowanie, poznawanie nowych ludzi i granie w te gry naprawdę, naprawdę poprawi wasz angielski. A tą grą jest Heads Up. Czyli wiecie, to jest ta wspaniała gra, którą sobie tutaj kładziecie na czole. No i znacie to do góry, nie znacie to do dołu, czy tam odwrotnie. Weźmy sobie łatwą kategorię. A bird, not an eagle, it eats the dead body. Vulture. Mole. No i to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że pomogłam wam rozwikłać zagadkę. Jak to jest, kiedy podróżujesz solo, podróżujesz sama czy sam, to ci się nie nudzi? Myślę, że już znacie odpowiedź. Nie nudzi się, jest nawet bardzo fajnie. No i te wszystkie najlepsze znajomości są właśnie z podróży. Podobało się? To dajcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie zasubskrybować i podzielcie się tym wideo ze światem, szczególnie jeżeli ktoś z waszych znajomych chce pojechać gdzieś sam, a trochę się jakby boi samotności. Widzimy się za tydzień. Ciao! A teraz krótka instrukcja, jak stracić znajomych. Cześć, idziesz na piwo? Nie, dzięki, ale sorry, ale pracuję. Ale ty siedzisz przed tym komputerem cały dzień. Nudzą mnie backpackerskie rozmowy w kółko takie same. Sorry.